Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry Ja wieczór. dzwonię z ogłoszenia. Modny i nowoczesny garnitur. Niebieski taki ładny. Dzień dobry, witam, dobrze się. Wszystko aktualne, jak najbardziej. To pewnie w Warszawie gdzieś pan kupił w galerii, co? Taki ładniutki. I nie mieści się pan. Tak, zgadza się. Ale latał pan chwileczkę czasu w nim? Jeszcze raz proszę Czy powtórzyć. pan chodził w nim parę razy? Proszę pana, on był dosłownie w tamtym roku raz założony na komunie. Dosłownie jeden, jedyny raz. Bo ja Tak, właśnie, tak leży. komunia już była, a teraz tydzień po komunii mamy pogrzeb, nie? Wyobraża pan sobie. A na pogrzeb to taki garnitur pasuje, nie? Jak najbardziej, czarna koszula do tego i jakiś stonowany krawat i elegancko, jak najbardziej. No dobra. Ewentualnie też zawsze można założyć inny kolor koszuli pod spód i iść na jakieś dupeczki, tak? Też wchodzi w ten. Pewnie, ja to widzę, pan jest dobry wariat, pozytywny człowiek. W Pruszkowie byłem, to widziałem właśnie, także dużo pozytywnych ludzi jest. Dobra, niech mi pan powie 600 zł, nie, 450, a pan zapłacił 900? Tak, dokładnie. 8 maja 19:20. O kurde, to przecież świeże ogłoszenie. Tak, dopiero co Ja dodałem. pieprzę. A ile wyświetleń? Dopiero co. Szybko nabija wyświetlenia, wie pan? 171 już pan wbił. To ja muszę zabijać ten garnitur, bo jakiś typ zaraz kupi, w czym ja pójdę? Na dupy. Kurde, Bardzo możliwe, a a pan daleko do już. mnie ma? No ja mam ten. Z Wołomina to chwila, nie? No. Mamy ładną drogę przecież, także ja tam w pedał Wie pan co? wcisnę. Możemy zrobić tak. No. Ja bym koło godziny 21, No. gdyby panu pasowało, to ja bym był na żeraniu. Co pan na to? O kurde. A co pan tam będzie robił o tej Do pracy godzinie? Toż tam niebezpiecznie. Człowiek z Pruszkowa i niebezpiecznie? No w sumie Mieszkać tak, w no. Wołominę? Jak pan, to mi Mieszkać w kark chyba Wołominę? skręci, jak my się spotkamy. No chyba nie. Nie no, ja tu elegancko gotóweczkę przyszykuję, wie pan, stówki jak będę panu dawał, to ani jedna nie będzie wystawała, bo wszystkie równe będą. Da. No. Jak pan uważa? Strzelimy kielicha? Nie bardzo. No. Aha. No Trzeba dobra. trzeci ją. Niebieski, a co pan jeszcze tutaj ma? Widzę wysoki połysk, bardzo solidne szafki. O, posłanie dla psa. Niech mi pan powie posłanie dla psa. To ja takie miałem podobne i porwał. Tam jeszcze taka poduszka była w środku, nie? On zawsze ten No jest taka, pies, jest, tak. on No jest zawsze taki ten. szarpał i podstawiał sobie pod nogi i ruchał, wie pan? No. Zadyniasz z niego, żeby on mi tego garnituru nie obsikał, bo w czym ja pójdę? Dobra, o której? 21, tak? 21. I gdzie? Ja to zapisuję. 21:30 zróbmy dokładnie. 21:30 na Orlenie na Jagiellońskiej przy Kotlicach. A pan autem będzie? Tak, no. A to temu pan nie chce kielicha trzasnąć. No, dokładnie. A ja to jeżdżę i piję. Tam w dupie mam. A jak to uważam? W Pruszkowie dużo pijanych kierowców swojego czasu było. Tak, a to dlaczego akurat u nas? Bo jeździłem z taksówkarzem, to mówił, że co drugi nagrzany był za czasów, jak tam były jeszcze dymy większe takie u was. Mi się wydaje, że to wszędzie tak samo. O cholera. No może i tak, no. Wie pan, ja to nawet już, jak mnie w Wołominie łapią, to ja dmucham walkomat, to oni mówią, czy będzie promil, czy dwa dzisiaj, nie? Już nie pytają, czy trzeźwy. I dalej puszczają. Tak. To chyba trzeba mieć jakieś układy za to, nie? No trzeba z dupska walić na komendzie. Nie no, żartuję. Dzielnicowy ten. Dzielnicowy to jest ten, mąż mojej żony. Dobra, to co? Dobra. 21:30 na Jagiellońskiej? Elegancko. Jagiellońska, tak? Jagiellońska, no. Dobra, dobra.
ja będę w czarnym pasacie. Kombi. Czarny. Dobra, ja będę meganką. Meganką? Srebrną? Kombi. Też w kombi? Tak, no. No i dobra. Dobra, to ja do pana będę dzwonić jeszcze tak, zapytać się jakoś, wie, przed 10 minut czasem, czy na pewno pan będzie, dobra? Ja na pewno będę, to jest mur beton. Dobra, to ja tak samo. No ja do pracy jadę, także ja na pewno tam będę. Dobra, to dzięki.